Nowotestamentalne promienie w pierwszej księdze Biblii. Stary i Nowy Testament tworzą spójną całość, choć są one od siebie odmienne. Uzupełniają się w zdumiewający sposób. Mojżesz i prorocy mówili o Jezusie. Pan Jezus powoływał się na Mojżesza i proroków. Zagadnienia omawiane w najstarszej księdze Biblii odnajdujemy w listach Nowego Testamentu jako obrazy i przykłady przedziwnych dróg Bożych. Gdyby ktoś chciał stwierdzić, że Stary Testament nie pochodzi od Boga, wobec tego Nowy Testament zawierający wiele cytatów ze Starego byłby również niepewnego pochodzenia. Gdyby ktoś chciał stwierdzić, że Stary Testament nie pochodzi od Boga, to musiałby wobec tego podać w wątpliwość Nowy. Nowy Testament zawierający wiele cytatów ze Starego byłby również niepewnego pochodzenia. Jak można się przekonać, że księga nazywana Biblią jest Słowem Bożym? Ten, kto w swej łasce podarował nam tę błogosławioną księgę, może również nam udowodnić, że ona pochodzi od Niego. Ten sam Duch, który natchnął różnych pisarzy tej świętej księgi, ma moc jeszcze dzisiaj obudzić w duszy człowieka przeświadczenie, że pisma te są naprawdę głosem Bożym, który do niej przemawia. Przekonanie to może sprawić Duch Święty, jak to napisał apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, drugi rozdział, 14 werset. Człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Jeżeli Duch Święty nie da znajomości i pewności o tym, że Biblia jest Słowem Bożym, to niczyje, nawet najgorętsze zapewnienia nie osiągną tego skutku, gdyż nikt z ludzi nie jest w stanie tego dokonać. Gdyby się to jednak komukolwiek udało osiągnąć własną siłą, będzie to przekonanie narzucone i trwałe, dopóki ktoś inny z silniejszą indywidualnością i wymową nie zbije wywodów poprzednika. Sprawa wygląda jednak zupełnie inaczej. Gdy tę znajomość i pewność wywoła, spowoduje Duch Święty, gdy przeniknie na wskroś całą osobowość człowieka, wtedy na pewno będzie zbyteczne wszelkie ludzkie przekonanie. Długotrwałe, a raczej wiecznotrwałe i niezmienne jest tylko to, co pochodzi od Boga. Dla wszystkich mających otwarte uszy ku słuchaniu Biblii staje się ona Słowem Bożym, udzielającym wskazówek dla codziennego życia. Ci, którzy nie chcą go teraz słuchać, w przyszłości będą przez nie osądzeni. Nie mamy bynajmniej zamiaru dowodzić prawdziwości Pisma Świętego. Czyż trzeba udowadniać istnienie słońca, skoro błyszczy ono na niebie pełnym blaskiem? Nie. Jednak dla tych, którzy mają oczy, by patrzeć i widzieć, chcemy zaprezentować jedną z wielu piękności, jedną z kilku piękności Starego Testamentu w połączeniu ze wspaniałymi objawieniami Nowego Testamentu. I dlatego rozpocznę od słów, które mówią o stworzeniu wszechświata. Ciemność i światłość. Na początku stworzył Bóg niebiosa i ziemię. Pierwsza Księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział, pierwszy werset.
Przy tym tak często cytowanym wersecie chcielibyśmy zaznaczyć, że Słowo Boże nie jest napisane po to, aby służyło jako podręcznik do geografii lub astronomii. Jest ono objawieniem dla naszych dusz. Moment zaistnienia początku nie jest znany. I mimo tego, że moment zaistnienia początku nie jest znany, z następnego, drugiego wersetu wnioskujemy, że stworzona przez Boga pierwsza ziemia była inna niż obecna. Chociaż nie jesteśmy poinformowani, jak i dlaczego zaszła ta zmiana. Werset ten oznajmia nam, że ziemia, nie niebiosa, była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią. Z ziemią bez wątpienia na początku doskonałą i dobrze stworzoną musiała nastąpić jakaś zasadnicza zmiana. Pustka, chaos i ciemność to cechy smutnego stanu, w który ona popadła. Nie wiemy jak i z czyjej winy. Słowo ciemność odgrywa w Nowym Testamencie ważną rolę. Bywa ono używane w przenośnym lub duchowym znaczeniu, a w niektórych miejscach zastosowane do stanu naturalnego człowieka. Na przykład apostoł Paweł mówi, że Pan posyła go do ludzi, aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga. Tak mówią Dzieje Apostolskie 26:18. Szatan i jego królestwo bywają też określane mianem ciemność. Gdy moc ciemności oznacza straszny obręb, w którym przebywają niezbawione dusze, to pod pojęciem zewnętrzna ciemność rozumiemy niewymierną odległość od Boga, w jakiej znajdują się w końcu szatan i jego aniołowie i ci, których on zwiedzie. A więc przy słowach ciemność była nad otchłanią, możemy śmiało pomyśleć o szatanie. O stanie ziemi przed stworzeniem człowieka powiedziano jeszcze więcej. Nad wodami, nad ziemią pustą i próżną unosił się Duch Boży, troszcząc się o nią. Jest to coś więcej niż mogą powiedzieć geologowie. Mogą oni wnikać do wnętrza ziemi i wydobywać stamtąd przedmioty świadczące o dawnym życiu na ziemi. Słowo Boże podaje, że nad przepaścią, w której była śmierć, próżnią i ciemnością unosił się Duch Boży. Drogi Boże, drogi Boga, drogi Boże, z mieszkańcami ziemi były zawsze te same i to przez tysiąclecia. Ze względu na nas Bóg również nie postępował inaczej. Gdy leżeliśmy w grzechach ciemności, gdy w naszych duszach panowała ciemność i byliśmy w mocy ciemności, wtedy Duch Boży okazał nam miłosierdzie. Stwórca zawsze zajmował się swoimi stworzeniami, nawet najgłębiej upadłymi. W jaki sposób ziemia i niebiosa osiągnęły ten stan, w jakim je dzisiaj oglądamy? Odpowiada na to trzeci werset i rzekł Bóg. Jego słowo wyprowadziło na wierzch to, co jest dzisiaj widoczne. Twierdzenie, że wszystko, co widzialne, rozwijało się stopniowo, jest nonsensem i niedowiarstwem. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane Słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Tak mówi nam Słowo Boże w liście do Hebrajczyków 11:3. Stworzenie nie może niczego stworzyć, tylko żywy Bóg daje życie. Jego Słowem żyjemy.
Pierwsze słowo Boga o ziemi spowitej w ciemności brzmi: niech stanie się światłość. On rzekł i stała się światłość. Nowy Testament określa Boga jako światłość, bo tak mówi nam przecież Słowo Boże w pierwszym liście Jana, rozdział 1, werset 5. A ten sam Jan świadczy o Ewangelii i świadczy w Ewangelii o Panu Jezusie, prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Ewangelia Jana 1:9. Lud Boży jest nazwany dziećmi światłości. List do Efezjan 5:8. A wszystkim naśladowcom Chrystusa jest obiecany, że będą posiadali światło życia. Ewangelia Jana 8:12. O górnej ojczyźnie czytamy, że nocy tam nie będzie. Tak mówi przecież Księga Objawienia 21:25. Pierwsza Księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział, 4-5 wersetu, zawiera dwa wielkie pierwowzory, które znajdują zastosowanie w całej Bożej Księdze i to w coraz bardziej rozszerzonej formie. Obecność światła czyni dzień, jego obecność daje nam światło, a jego nieobecność daje nam noc. W dziejach dusz ludzkich jest to samo. Są synowie światłości i synowie ciemności. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, 5 werset. Jest to bardzo poważne stwierdzenie, a równocześnie jaskrawy rozdział. Wszyscy, którzy są jeszcze w ciemności, w duchowej ślepocie i niewierze, w której tkwi stara natura, którzy nie przyjęli do serc ożywiających promieni Słońca Sprawiedliwości, jak to określa Księga Malachiasza, 3 rozdział, 20 werset, są okryci cieniem duchowej nocy. Są to synowie ciemności i synowie nocy. Ci zaś, którym zaświeciło światło życia i których prawdziwie nawiedziła światłość z wysokości, o czym czytamy w Ewangelii według Łukasza 1:78, którym zajaśniało poznanie chwały Bożej będącej na obliczu Chrystusowym, kimkolwiek i gdziekolwiek są, wszyscy należą do pierwszej klasy synów światłości i synów dnia. Apostoł Paweł, wyjaśniając stosunek wierzących do Syna Człowieczego, wywyższonego i uwielbionego po prawicy Bożej, wypowiada te piękne słowa: bo Bóg, który rzekł z ciemności, niech światłość zaświeci, rozświeci serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Tak czytamy przecież w drugim liście do Koryntian 4:6. Zestawienie zacytowanego wersetu z pierwszą Księgą Mojżeszową 1:3. I rzekł Bóg, niech stanie się światłość, jest wprost uderzające. Każdy, komu Bóg oświecił będące w ciemności serce, rozpozna w obu cytatach tego samego potężnego mówcę. Głos jest ten sam i drogi obrane przez Boga są również te same. Bóg, który niegdyś rozkazał świecić światłu w ciemności, oświecił też nasze serca. Dzieło Boga dokonane w duszy ludzkiej pogrążonej w ciemności, mocy grzechu i mocy ducha, który teraz działa w synach opornych, co nam świadczy przecież o tym list do Efezjan 2:2, jest podobne do jego pierwszego dzieła z ziemią, kiedy ciemność była nad otchłanią, a Bóg wniósł światło w sam jej środek. Światłość jest istotą Boga i równocześnie jego tworem. Bez boskiego światła nie możemy poznać, czym jest grzech, ani chwały Bożej na obliczu jego
Syna Jezusa, który zmarł za grzechy nasze na Golgocie. Bez światła danego od Boga człowiek pozostaje w ciemności śmierci, a więc w oddaleniu od Boga. To, że szatan w miarę możliwości usiłuje trzymać światło z dala od człowieka, jest oczywiste, rozumie się samo przez się. Pismo wyraża ten fakt słowami, a jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, których bożyszcze tego świata zaślepiło umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa. Drugi list do Koryntian, 4:3-4. Jeśli Ewangelia była lub jest zakryta w jakikolwiek sposób, w jakimkolwiek sercu, tak, żeby jej nie mogła przeniknąć światłość, nie jest to winą Ewangelii albo tego, kto ją przynosi, lecz wyłącznie i jedynie zaślepionych umysłów niewiernych ludzi, których zwiódł szatan. Ewangelia była i jest zakryta dla tych, którzy giną, o czym mówi nam pierwszy list do Koryntian, 1:18. Podczas gdy we wnętrzu wierzących świeci ona jasno i promiennie. Jakaż łaska i przywilej, gdy Boże światło zaświeciło w sercu człowieka i dało mu poznać chwałę Chrystusa, czego nie potrafi dokonać żadna wiedza. Bożą chwałę Stwórcy możemy dostrzec nawet w najmniejszym pyłku i trawie polnej deptanej niedbale ludzką stopą. Światła używa się m.in. do badań mikroskopijnych. Jakie przecudne składniki zawierają nieraz małe cząsteczki. Tak samo potrzeba Bożego światła, aby pojąć Bożą chwałę, czyli to, co On uczynił w Jezusie Chrystusie, lub chwałę Jego zmartwychwstałego Syna Jezusa Chrystusa, Jego wywyższenie po prawicy Bożej i stanowisko, jakie osiąga człowiek zbawiony, człowiek wierzący w Chrystusa i stanowisko wierzącego w Nim.